Witamy Was w kolejnych czytankach online w bibliotece. Dzisiaj poznamy historię Pompona w rodzinie Fisiów, Joanny Olech. Pompon to nasze zwierzątko domowe, to jest smok. Ha, teraz sobie myślicie, że i tak naprawdę to jest pies albo świnka morska. Nic podobnego, Pompon jest najprawdziwszym smokiem, takim co zionie ogniem i opieka kiełbaski na patyku swoim gorącym oddechem. Po miesiącu na łysej skórce pojawiły mu się łuski, z początku miękkie i delikatne jak u ryby, potem zgrubiały i nabrały zielonego koloru. Z łapek, dotychczas różowych jak u kota, wyrosły pazury. Zauważyliśmy to dopiero jak Pompon porysował parkiet i schodników przed łóżkiem zaczął wysnuwać nitki. Mniej więcej 2 tygodnie później Pompon zabulgotał, wypuścił bąbel nosem i powiedział prr, a potem mry, fry, dr i kr. Na koniec krzyknął i zamilkł. Czasem, kiedy budziłam się w środku nocy ze skrzyni na pościel, słychać było ciche dźwięki, jakby ktoś szybko zmieniał fale w radiu. Piski, szumy, kawałki piosenek, laskanie, buczenie. Wreszcie, któregoś dnia, kiedy wróciliśmy ze szkoły, Pompon wypalił jednym tchem. Kołek, stołek, wałek, rosołek. A potem bardzo zadowolony. Myszka, kiszka, pliszka i liszka. Od tej pory Pompon gada jak najęty. No nawet cudzoziemskie wyrazy, bo podsłuchał je w telewizji. A kiedy sobie koniec ogona przytrzasnął encyklopedią, to wrzeszczał o sekur, to jest podobno po francusku i oznacza na pomoc. Mama twierdzi, że mamy fioła na punkcie zamykania drzwi do pokoju. Fakt, mamy. W przeciwnym razie Pompon dałby nogę, bo bardzo lubi oglądać telewizję. Na razie wychodzi tylko nocą i buszuje po całym domu. Wykrada korniszony z lodówki i polewa się maminnymi parfumami Chanel numer 5, które stoją w sypialni rodziców. O tych nocnych wycieczkach dowiedzieliśmy się dopiero, kiedy pewnego dnia mama przy śniadaniu opowiedziała swój sen. Wyobraźcie sobie, śnił mi się mały smok, który siedział na dywaniku. Ledwo wystawał ponad krawędź tapczanu. Oczka mu świeciły w ciemności i nie uwierzycie, psikał się moimi perfumami. Ten sen był tak sugestywny, że czułam wręcz zapach. Popsikał się, beknął, wyszeptał hello i zniknął pod łóżkiem. Wzięliśmy Pompona w krzyżowy ogień pytań. Wszystko wyśpiewał. Przyznał się nawet z rozpędu do tego, że w nocy odpala komputer i czatuje na forum dyskusyjnym hodowców gadów. Udziela rad w sprawach diety. Podobno namawia innych gości na czacie do karmienia gekonów korniszonymi. O mały włos Pompon zostałby zdemaskowany. Wszystko dlatego, że tata nam czyta przed snem baśni polskie. Wczoraj dojechał do historii o smoku wawelskim i szewczyku z Kubie. Pompon siedział cicho w skrzyni na pościel i słuchał. Nie uronił łzy nad losem dziewicy pożartej przez smoka, ale kiedy tata dojechał do rozdziału, w którym szewczyk faszeruje barana siarką i podrzuca go u wejścia do smoczej jamy, w skrzyni rozległ się chlipanie i siąkanie nosem. Gniewek, chcąc nie chcąc, wziął to na siebie, co mocno zdziwiło tatę, bo przecież Gniewek jest twardzielem i nie beczał nawet przy dziewczynce z zapałkami. A kiedy wreszcie smok opił się wody z Wisły i rozpadł się na 1000 kawałków, ze skrzyni rozległ się szloch i Gniewek musiał zagrać rolę życia, żeby zagłuszyć tego smoka beksę. Ledwo wypchnęliśmy tatę za drzwi, wieko skrzyni się uniosło. No co się gapicie? Wzruszyłem się, powiedział Pompon i wtrąbił nos w poszewkę od Jaśka. A tego szewczyka to jeszcze dopadnę, dodał. W naszym domu było dzisiaj piekło. Straż pożarna, karetka na sygnale, koniec świata. A wszystko przez obces maminnego buta. Codziennie rano wychodzimy do szkoły razem z tatą. Pół godziny później mama zamyka drzwi na 2 zamki i biegnie do pracy. Dom pustoszeje i Pompon ma walną chatę. Dopóki był mały, nie wychylał nosa z naszego pokoju, ale ostatnio zaczął sobie na wiele pozwalać i szwenda się po całym domu. Dzisiaj ledwo mama wyszła, napuścił sobie wody do wanny i zrobił kąpiel z bąbelkami. Higienista jeden. Tymczasem mamie uciekł autobus i pobiegła na przystanek tramwajowy. Obces pantofla uwiązł jej na torowisku i odpadł, kiedy mama próbowała go wyrwać. Kuśtykając wróciła do domu, właśnie zmieniała buty, kiedy usłyszała plusk wody w łazience. Staje w progu i co widzi? Łazienka zaparowana, piana z wanny wylewa się wierzchem, a w pianie leży zielone zwierzę i puszcza bańki nosem. Bonjour, powiedział Pompon po francusku i dał nura pod wodę, razem z Walkmanem Gniewosza, co go miał na uszach. Mama podobno nie wydała żadnego dźwięku, tylko pach, trzasnęła drzwiami łazienki, podparła jej krzesłem i łap za telefon po straż pożarną. Przyjechali w 5 minut, bo mama powiedziała, że w jej łazience jest groźny drapieżnik, który zbiegł z zoo.
W tym czasie pompon wdrapał się na pralkę, zamknął drzwi na zasuwkę, wypuścił wodę z wanny i ukrył się w szafce z ręcznikami. Widulek strasznie się musiał zdenerwować. Ta zasuwka to był błąd. Strażacy wyważyli drzwi, patrzą, podłoga zalana wodą, na dnie wanny leży mokry Walkman, żywego ducha. Ale pompon opił się mydlin i beknął z głębi szafki – hello! Na co strażak – dawaj, otwiera szafkę i gmera w ręcznikach. Pompon nie miał wyboru, ugryzł go z całej siły. Co ja wam będę mówić? Zaczęła się jazda. Strażak ryczy, jakby mu rękę odgryźli. Jego koledzy psikają pomponowi po oczach jakąś pianą. Mama piszczy, stojąc na stołku i wymachując mopem, a na korytarzu tłoczą się wścibscy sąsiedzi. Na pół oślepiony pompon wyprysnął z łazienki, przemknął między nogami strażaków, pędem minął rottweilera pana Wójcika i pognał schodami w dół. Wszystko to wiemy od mamy, bo gdy wróciliśmy ze szkoły, było już po całym zajściu. Weszliśmy na klatkę, kiedy na podejście schodu trwała awantura. Krokodyl! Wrzeszczał pan Wójcik. Mały krokodyl! Sam pan jesteś krokodyl, odszczekiwał się może dozorczyni. To był aligator. Czytałem w fakcie, że w Nowym Jorku aligatory żyją w kanalizacji. Pan Wójcik zaśmiał się jak hiena. Aligator, dobre sobie. Z taką mordą! Straszne przeczucie ścisnęło mi serce i pędem pobiegłam na górę. Gniewek sadził za mną po 2 stopnie. W domu wpadamy do pokoju, zaglądamy do skrzyni na pościel. Nie ma! Mama od razu zgadła, kogo szukamy. Gniewek zaczął beczeć, ja też. No koniec świata. Zaraz potem nadszedł tata i przekonaliśmy go, że pompon trzeba natychmiast odnaleźć, zanim zrobi to sznycel, pies pana Wójcika. Zabraliśmy latarki przed blokiem, podzieliliśmy się na 2 zespoły i zaczęliśmy przeczesywać okolice. Na szczęście w telewizji leciał jakiś mecz i osiedle się wyludniło. Łaziliśmy do ciemnej nocy, tata gwizdał, mama cmokała, my z Gniewkiem nawoływaliśmy pompona do zachrypnięcia. Kiedy przychodnie pytali nas, kogo szukamy, mówiliśmy, że piesek nam uciekł. Wreszcie usiedliśmy na placu zabaw przed szkołą. Gniewosz oparł się o zjeżdżalnię i pociągał nosem. Mnie też nie było do śmiechu. Opowiedzieliśmy rodzicom całą historię i trzeba przyznać, że zachowali się w porze. Nie dali po sobie poznać, że nie wierzą w gadające smoki. A więc to smok spalił sierść na grzbiecie sułtana? Spytała mama. Tak, odpowiedział Gniewosz. On nie przepada za kotami. I smok załatwił wszystkie moje pelargonie? Pytała dalej. Tak, potwierdził Gniewek. I to on sformatował mój dysk w komputerze? Zapytał tato. Mój brat zawahał się. Tak, mruknął niewyraźnie. W tym momencie w drewnianym domu na szczycie zjeżdżalni rozległ się rumor i usłyszeliśmy szpetne przekleństwo. Ty podły kłamco! Rozległ się głos w ciemnościach. Ciemny kształt z churgotem zjechał wprost pod nasze nogi. Wrzesz jak kot! Pompon, bo to był on, tknął Gniewka brzuch wskazującym pazurem, a z nosa buchnęły mu 2 obłoczki dymu. Sam sformatowałeś cię miękko, a teraz rzucasz winę na niewinne zwierzątko. Porwaliśmy pompona na ręce, chociaż wyrywał się i drapał. Gniewek z radości pocałował smoka w obrażony pyszczek. Rodzice stali obok ze śmiesznie rozdziawionymi ustami, a mnie kamień spadł z serca. Koniec ziemniania i kłamstw. Mamy własnego smoka. Teraz to jest nasz wspólny, rodzinny kłopot. Jeżeli jesteście ciekawi dalszych losów Pompona, Malwiny i Gniewka, zapraszamy do biblioteki po wypożyczenie książki. Możecie też narysować, jak waszym zdaniem wygląda Pompon.